Mamy sobotę i jedziemy załadować auto. Beczki, namiot, windery, leżaki. Wczoraj wpadłem jeszcze na pomysł, żeby kupić wodę. Przydałaby się, skoro ludzie mają się tam pocić nie wiadomo jak i za to zapłacili na dodatek, no to butelka wody chyba się należy, nie? I jesteśmy już przed ORP Błyskawica oraz przed Zawiszą. Nie było czasu trochę vlogować, ale już się rozstawiliśmy. Zaraz wam pokażę, jak wygląda rozstawiony nasz namiot i windery. A tam się będziemy spinać dzisiaj. Pierwsza fala wystartowała, a tu jest Monia. Monia dzisiaj jest w pracy. Uwielbiam. Paulina też jest w pracy. I właśnie trenuję druga fala naszego dzisiejszego treningu. Troszeczkę idzie im jak idzie, ale walczą dzielnie. Tam u góry jest Paulina. Ja się nigdy więcej na to nie wejdę. Aż tak? I Monia już przed chwilą zeszła. Jest godzina 14, mamy godzinkę przerwy. Idziemy coś zjeść. W takich warunkach można pracować, nie? Taka atrakcja dla każdego, kto dzisiaj... Dla każdego, kto wziął udział w naszym treningu. I tyle. Trening za nami, 6 fal. Ostatnia taka już malutka. No myślę, że to wszystko, co dało się zrobić na tym statku. Atmosfera, myślę, była spoko. Fajnie, że ludzie mieli możliwość wejścia na bocianie gniazdo. To była taka mega atrakcja. Cieszę się zawsze, jeśli jest coś, co wyróżnia trening spośród innych treningów, gdzie po prostu się robi 1000 pompek i 500 przysiadów.